Dzisiaj będę próbował zrobić na tej desce 100 km na godzinę. Będzie to druga próba bicia mojego rekordu prędkości, która w zeszłym roku skończyła się tak. Tym razem będzie to nie tylko próba pobicia mojego własnego rekordu, ale także będziemy walczyć o ustanowienie rekordu Polski w prędkości osiągniętej na desce, ponieważ znaleźliśmy tą niesamowitą drogę i razem z chłopakami będziemy próbować wyciągnąć z niej jak najwięcej się da. Więc mam nadzieję, że napiszemy tu dzisiaj trochę historii. Uwaga, pamiętajcie, że sport, który uprawiamy, jest wysoce ekstremalny. Próba powtarzania tego, co widzicie na filmie, może skończyć się śmiercią lub kalectwem. Każda osoba na filmie trenuje ten sport od lat, dlatego wiemy, co robimy, korzystamy z odpowiedniego sprzętu do zabezpieczania siebie oraz monitorujemy trasę tak, aby nie wpaść w żaden samochód. Więc proszę, nie próbujcie tego powtarzać. Na koniec zeszłego roku moi kumple pojechali na tą drogę i od razu powiedzieli mi, że 100 km na godzinę jest fizycznie osiągalne. Problem? Mój największy wróg z zeszłego roku, czyli metalowa bariera, która ciągnie się po całej długości łuku, w którym musimy wyhamowywać z prędkości prawie 100 km na godzinę. Więc aby nie powtórzyć scenariusza, nie ma tutaj miejsca na żadne błędy. Ja jeszcze nigdy nie widziałem tej drogi na własne oczy, więc poza tym, co widziałem na nagraniach, kompletnie nie mam pojęcia, czego się spodziewać, a to moja pierwsza reakcja na tą trasę. Zobaczysz ten zakręt, o którym ci mówimy, że jest fajny. Tylko to jest bariera, no. Tak, no barierki to jak widzisz cały czas bariera, bo zobacz jakie są klify za tymi. Tak. Czekaj, to jest tutaj. A dobra, jest szeroko. Jest całkiem szeroko. Jest szeroko. No i teraz kmin tego potwora. O stary, co wiesz? To jest? Co to jest? W ogóle kto, po czemu taką drogę ktoś zbudował w ogóle? Przecież to jest ściana. Lusterko, jak patrzysz, to masz wrażenie, jakby był w incepcji. Tak, no i generalnie to miejsce to jest ten łuk, gdzie trąbiłem Kasprowi, że ma już 80 na godzinę, jadąc z góry. Więc jakby podjęliśmy sobie i zobacz, na jakim fragmencie to się łapie, bo to jest w ogóle kosmiczne, jak tutaj szybko cię wsysa. No nieźle jest. Nieźle, co? Rozciąganko już jest na starcie, dobrze. Jakby szalone miejsce. W ogóle najbardziej zdrowa droga chyba, jaką widziałem w swoim życiu, jak mówię wtedy. Ta prosta to jest jakiś kosmos. Kosmos. No, spocik jest spoko, jest stromo, jest szybko. Jeździliśmy tu ostatnio z Jurkiem, to jeździliśmy szybko. W zeszłym tygodniu. No. I tam na początku tej prostej jest 80 na godzinę i potem tyle, ile ci psychy wystarczy, to tyle pojedziesz. Pierwszy ranik, 81,9, całkiem spoko, no ale niestety moje koła są kwadratowe i no nie ma opcji po prostu, musiałem się rozłożyć, bo już czułem po prostu, że cała deska zaczynała wchodzić w wibracje i że mogło się to źle skończyć, więc się po prostu rozłożyłem, stwierdziłem, że chilluję, no ale jak widzicie i tak można tutaj lecieć mega szybko, nawet bez skóry. Trzeba zarzucić jakieś koło solidne, które będzie hamować szybko, ale też szybko się rozpędzać. Mamy do wyboru 4 opcje. Te mają jeszcze skórkę, czyli będą mega przyczepne i będzie trzeba tą skórkę zdjąć z nich, żeby były przewidywalne, więc na razie sobie odpuszczam. Te będą białe, za śliskie. Te czerwone to są nowe prototypy polskie, które dostaliśmy od chłopaków ze Switcha i znam to koło, więc to będzie wybór na razie na początek. Zobaczymy, ile uda się na nich urwać. No i przynajmniej wiem, jak się zachowują, wiem, jak slajdują, więc powinno być git, także... Jechano. Gorszy element. Jeżdżenie w skórze. Wykładanie skóry. To jeżdżenie w skórze. Jeżdżenie w skórze. No. Mega średnio wygodne. No czekamy na górę, aż założysz. Czekamy na górę. Premium content. Subskrybujcie. Nawet na flaga Polski jest. Na niebieski, bo wiadomo, że tak w końcu już można dumnie powiedzieć. Jeszcze nie zapeszając, ale prawdopodobnie jesteśmy tutaj w reprezentacji Polski. W składzie, prawie pełnym. Także nie byle co. Bo będziemy jechać do Rzymu reprezentować nasz piękny kraj. Fajnie, że jest dzisiaj 31 stopni, to bardzo sprzyja jeżdżeniu w takim kombiaku. Mm.
shame. Switch off my iPhone, back to basics. No, we ain't watching faces. Violate us, man, they're catching cases. I was on the high road, armed and dangerous. Stepping in some runaway trainers, no introduction needed. Painting, already know what my name is. And this year's only money I'm chasing. Don't let me spend all my savings, good for the cause. Pierwszy przejazd, 83,3. Drugi przejazd. Honda dojechała. Lecimy, jest mega gorąco. Wrist all long for the cuffs, side this bust on my fuse, but Lord knows life is confusing. Now I'm just chuffed, no gym that don't care if my head back rough. Same way all of them galleons us. Bring out the dots, get back to basics. If I get stopped, it's back to basic. Bad me, lost down my whips and laces. Team said, good no, she can't be basic. Fence last questions, I get invasive. That's no coming up to the station. Can't cut sleep on the violation. Żeby pomiary były dobre, to mierzymy na dwa telefony, na dwie aplikacje. Tym razem Kacperek, 89,5. Jest na prowadzeniu po No, jest nieźle. Trzeci ranik. Mamy teraz pomiar z dwóch aplikacji. Z jednej jest 92,9. Z drugiej mamy 98,5. Więc przyjmijmy, że średnią z tych dwóch wyników, czyli 95 po trzecim zjeździe. To jest już oficjalny rekord Polski. Teraz czas na stówę. Team Bariera, ale wszystko git, co? Wszystko git, ale krzesełko Bartka tutaj jest. Spróbuję dodać. Stał down. Na liczniku w furze, jadąc na końcu, już było 100 na godzinę. Sorry, także Kacper, sprawdzaj apkę. Do sekundy temu. O, 57 na godzinę pojechałem. Nie gadaj. Nie no, zjebało się coś. 91,3. No. No nie wiem, moim zdaniem mogło być 9,5, stare. No mogło. Coś z GPS... Bolało jak 9,5. Jak wrażenia na żywo z bariery? Bałeś się, że w ciebie wpadnie? No w sumie to tam siedziałem i cieszę się, że wstałem jak zobaczyłem, że leci. Bo centralnie siedziałem tam, gdzie te koła były i ręcznik, więc cieszę się, że udało mi się ewakuować w dobrym czasie. Pierwszy raz barierę? Pierwsza barierka. Dołączam dzisiaj do teamu Bariera Team. Wszystko jest spoko, tylko nie krzesełko Bartka. Lepiej złamane krzesełko niż złamane giry. Tak, to mogła być moja kostka. Dosłownie w pierwszym przejeździe, po uderzeniu w barierę, Kacper stwierdził, że chce, żeby Jurek wypchnął go samochodem, tak żeby łapać tą prędkość na trasie szybciej i móc też wcześniej zacząć hamować. I zobaczcie, co się stało. Mamy uwiecznione na telefonie, bo aplikacja nam przecież szwankuje. No mamy, mamy. No to dobra, będzie klip z telefonu. Tak. Było ponad 100 drugi raz, no spokojnie. A no na następny raz może lepiej mieć zegarek jakiś, bo te apki gubią GPS-a po prostu i z tego wynika problem. Jesteś zadowolony? Kurde, jestem zadowolony. Jurek mówi, że było 110 na liczniku w furce. To znaczy, że stuwa pękła, no. Stuwa pewnie pękła, no. Aplikacja niestety tego nie pokazała, więc nie pochwalę się screenem. Ale i tak jest moc, jestem mega zadowolony. Mocna gra mentalna, czuję, że wygrałem dzisiaj. Pyk. Dobra,
Jechaliśmy tu z myślą, że będziemy robić stówę. Tak też się stało, Kasper stówę przywalił. Mi się nie udało, psycha mi zmiękła i nogi już nie dawały rady. Łoblowało mnie jak skurwysyn na ostatnich przejazdach. No ale jeżeli ufać aplikacji, 98,5. W teorii, w praktyce myślę, że bliżej 95, także jeszcze po stówę trzeba będzie wrócić, może nie tu, może gdzie indziej. Mega zajebisty wynik. No i nadal pobiłem rekord z zeszłego roku, 7 km na godzinę i nie skończyłem w szpitalu, więc myślę, że zajawa.